godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.7.2 BiblioCraft, czyli coś, co doda nam do gry różne mebelki. Ok, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać BiblioCraft z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i BiblioCraft pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. No i po wejściu na stronę mamy coś takiego. Tutaj jest obrazek właśnie, jakie mebelki mogą być, fotele, krzesła, stoły, szafeczki, takie różne różności, lampki i takie rzeczy. I tutaj na górze, o, tutaj jest sekcja Downloads i jest For Minecraft 1.7.2. I jak na to nadusimy, to zostaniemy przeniesieni na taką stronę. I tutaj od razu mamy For Minecraft 1.7.2 i jest ostatnia wersja. Hej! No dobrze. W każdym razie tutaj na to klikamy i stąd pobieramy właśnie. Potem już są wersje wcześniejsze. Także pobieramy tutaj stąd. Tu na to klikamy. Na to i stąd pobieramy. Jak mamy pobrane, możemy zainstalować. I do zainstalowania, oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.7.2. Jeżeli jeszcze nie macie Forge'a na wersję 1.7.2, to dowiecie się, jak go zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 189. A jeżeli macie wersję non-premium i nie macie jeszcze launchera non-premium, to w filmiku 176 dowiecie się, skąd go pobrać, jak zainstalować. A potem wróćcie do filmiku 189 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.7.2. I uwaga, w filmiku 189 ja instaluję Forge'a z końcówką 968, ale Wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną, bo gdy nagrywałam ten filmik, jeszcze nie było wersji rekomendowanej, ale teraz już jest i ma końcówkę 1024 i właśnie na taką wersję rekomendowaną będę instalować BiblioCraft. Ok, kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, zanim jeszcze zainstalujemy, to jest wchodzimy do folderu %appdata% przez roaming i wynajdujemy folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.7.2 i ten folder .minecraft kopiujemy sobie gdzieś, żeby mieć do czego wrócić, gdyby BiblioCraft źle działał albo coś. Ok, teraz instalujemy. Co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft. Wchodzimy do folderu mods i przerzucamy BiblioCraft do folderu mods. I mamy tutaj gotowe, zainstalowane, wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy działa. No oczywiście musimy odczekać swoje. No jak widzicie, mam Forge'a z końcówką 1024, tutaj też. Klikam play. Akurat się zrobiło, bo było przez chwilę offline. No i czekamy, aż się otworzy. I czekamy, i czekamy. Halo, otwieraj się szybciej. No. No i jeszcze i już prawie jest. Wchodzimy w moc i szukamy BiblioCraft. Jest. Gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w wybranym świecie. No, otwórz się. I mamy tutaj. O proszę, i ja już sobie poustawiałam tutaj różne różności. Także tu jest jakaś prasa drukarska, tu jest jakaś złota lampa, tu idzie robal. No i złote lampy sobie poustawiałam. Jak widać, nawet na liściach można złote lampy powiesić.
I co tutaj jeszcze? O, jest jakieś krzesełko. Jak na nie kliknę prawym przyciskiem myszy, to sobie na niego usiądę. O, i siedzę sobie. Mam nawet okulary z Bibliocraft. Zaraz wam pokażę wszystkie itemy, które tu są. Ok, wchodzimy w ekwipunek. Cały czas siedzę sobie na krześle. I tutaj właśnie mamy mnóstwo różnych kłódka i klucz. Tylko dla tryb kreatywny. Aha, dobrze. Wkrętarka, monokl. Tutaj są... Boże. Oparcia do tych krzeseł. Miałam takie krzesło bez oparcia, to weźmy sobie takie coś i zobaczymy. Żeby zejść z krzesła, oczywiście shiftem muszę. Gdzie poleciałam? I co teraz z takim siedzeniem? Chyba na to po prostu. Aha! No pięknie, mam teraz fotel. Ho, ho. Klikam prawym przyciskiem i siedzę na fotelu. Mhm. No proszę, proszę. No także jak widzicie, można sobie zrobić tutaj mnóstwo rzeczy. Shiftem wychodzimy. A jak zrobić, no to klikamy G i w Craft Guide się dowiemy. To sobie zaznaczam, nie wiem po co, ale sobie zaznaczam. O, i tutaj mamy stoły, biurka, szafki. O, tak się robi wełna, szkło i trochę płyt dębowych, świerkowych, albo to świerkowe jest akurat. Ok, wróćmy sobie dalej. Tak jest, taki stolik to się robi z wełny, z płyty i z desek i z patyków. Dosyć logiczne. Ok, a takie oparcie. Gdzie jest oparcie? Co to jest? Słoik na ciastka, no proszę. Oparcie, oparcie będzie gdzieś dalej tutaj. Takie sobie wzięłam, takie. Dębowe płyty i oparcie tylne. A oparcie tylne się robi tak. No także jak widzicie, mod działa. Można sobie urządzić domek, jeżeli się ma domek, bo ja tutaj jak widzicie nie mam domku, więc sobie tutaj urządziłam las. Urządziłam, mocno powiedziane. Oświetliłam, dobra, niech będzie. No, także jak widzicie, mod działa, ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie chcecie jeszcze poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl, wchodźcie na bloga, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Żegnam się z wami lampą. Pa, pa.